To witam Was serdecznie oficjalnie na warsztatach o kompasach KEY. Ja się nazywam Sebastian Sergiel, z wykształcenia jestem architektem, zajmuję się architekturą od 12 lat, energetyką od kiedy pamiętam tak naprawdę. Jak miałem 8 lat, dostałem od mojego taty mój pierwszy pierścień Atlantydów. Teraz już nie noszę pierścieni, bo nie potrzebuję, natomiast tą energetyką mam kontakt praktycznie od zawsze. To powiem Wam jeszcze jedną rzecz o sobie, bo u mnie ta wiedza energetyczna, ja miałem gigantyczną. Moim jakby takim głównym, z czego wyszedłem, to jest oddziaływanie formy i kształtu na życie ludzkie, tym się zajmował mój tato. Natomiast mniej więcej 2,5 roku temu poszedłem na szkolenie, gdzie mi się jakby ta cała wiedza, którą miałem w niej gigantyczny chaos, układało mi się po prostu jak taki, tak mi weszło po prostu jedno w drugim, w ciągu właśnie weekendu jednego. Właśnie odpowiedziałem sobie na proste pytanie, kim jestem? Zajmujecie się rozwojem, w jaki sposób rozwijacie się energetycznie, duchowo, czy jakkolwiek to się to nazwie? Wszyscy. Dobra. To teraz mam takie jedno proste pytanie. Wiecie, kim jesteście? Zajmujemy się rozwojem duchowym, energetycznym. Trzeba ustalić jakiś punkt wyjścia. To trzeba ustalić pytanie pierwsze, kim jestem? To teraz drugie trudne pytanie. Czym jestem? Super. Co to znaczy? Pytanie jest proste, tylko że wiesz, najgorsze odpowiedzi to właśnie są na proste pytania. Tak? Wiem. Zwyczajnie nie zastanawiamy, tak? A to jest podstawa. No, jeżeli rozwijamy się energetycznie, tak? Jeżeli chcemy pojechać na wakacje, to musimy wiedzieć, skąd jedziemy na wakacje. Tak? Jeżeli chcemy cokolwiek robić, najpierw trzeba ustalić punkt wyjścia, gdzie jesteśmy. Nie znam wszystkich odpowiedzi, to Wam powiem od razu. Ale chcę Wam po prostu... Nie, do czegoś dojdziemy. Ale właśnie to jest coś, co mi brakowało w wszystkich szkoleniach, kursach, warsztatach, jakikolwiek byłem. Wszyscy mówią o właśnie jak zmienić siebie, co sobie zrobić. Tak? Nikt nie odpowiedział mi na proste pytanie, kim jestem i czym jestem. To teraz mam do Was kolejne pytanie, bardzo proste. Gdzie jesteście? Wiecie, gdzie jesteście? Jesteśmy we wszechświecie, super. A gdzie jest wszechświat? Wszędzie. A gdzie jest wszędzie? Co to jest wszędzie? I się pojawiają właśnie problemy. Trzy proste pytania, które uważam, że powinny być punktem wyjścia, żeby wiedzieć, gdzie chcemy dojść, musimy wiedzieć, skąd startujemy, tak? Żeby żyć świadomie, trzeba wiedzieć, gdzie się jest, kim się jest, czym się jest i dokąd chcemy dojść.